także ten kawałeczek, proszę Państwa, Instytutu Litewskiego, to mówią nawet ambasada litewska, to ostatnio nawet mamy tam wernisaże w naszej telewizji Wisiolandia, Elhop Art 2000, że ta Alina Lasota, Litwinka, nigdy tam nie chciała pójść do Instytutu Litewskiego, tylko chodziła tu po lewo, po lewej stronie do Bułgarów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ona nie chciała, żeby oplotkowywano się, żeby ta Anita obgadywała, że to baba dziad, baba dziad. Baba dziad to te dwie dziadówki, co siedzą dzisiaj w Muzeum Polin. One jako te katoliczki zamiast się...